Dziś wśród chrześcijan jest bardzo wiele zamieszania na temat sposobów działania Ducha Świętego. Dlatego rozpoczynam nową serię, w której będzie przetłumaczony pewien amerykański film, który wywarł na mnie duże wrażenie. Od wielu, wielu lat myślę o tym, jak działa Duch Święty. Wszyscy chrześcijanie zgadzają się, że działa, że Bóg może w każdej chwili kogoś uzdrowić, że Bóg może czynić cuda i doświadczamy tego często, że czyni te cuda. Natomiast czy powinniśmy oczekiwać takiego spektakularnego działania, jak w Dziejach Apostolskich, jak za czasów Mojżesza, jak za czasów Eliasza, także dzisiaj, w XXI wieku? No właśnie, ten film, podzielony na kilka części, myślę, że odpowie na te pytania. Apostoł Paweł wyjeżdżał następnego dnia, więc mówił do późna w nocy. Młody człowiek o imieniu Eutych zasypiał, siedząc w oknie. Kiedy był pogrożony we śnie, spadł na ziemię z trzeciego piętra i zginął. I zginął. Co to jest cud? Narodziny dziecka to cud. Ratunek przed czymś niespodziewanym. Przeżycie wypadku. Cud jest aktem nadprzyrodzonym. Boga, w którym przerywa on normalny bieg życia w nadzwyczajny sposób, aby osiągnąć swoje cele. Kiedy naturalny porządek zostaje odwrócony, kiedy osoba głucha jest w stanie słyszeć, osoba niewidoma jest w stanie widzieć, lub ze śmierci ktoś jest wskrzeszony do życia. Bóg może wszystko, co chce i kiedy chce. Kiedy większość ludzi myśli o cudach, myśli, że są one na każdej stronie Biblii. Przeciętny człowiek w całej Biblii widzi wciąż cuda i cuda. Ale prawda jest taka, że tak wcale nie było. W czasach biblijnych były okresy sporadyczne, kiedy Bóg bezpośrednio, bez użycia człowieka, po prostu dokonywał cudów. Jeśli będziemy trochę bardziej szczegółowi, możemy zapytać, czym jest dar cudów i kto był cudotwórcą, prawdziwym cudotwórcą. Dar czynienia cudów był darem danym nadnaturalnie obdarzonej osobie. Bóg czynił cuda przez tę osobę, potwierdzając, że ta osoba była rzecznikiem i przedstawicielem Jego samego. Kiedy Mojżesz powiedział, a jeśli mi nie uwierzą, Bóg powiedział, dam ci moc do czynienia cudów, aby uwierzyli, że Pan mówi w twoim imieniu. Cuda zostały nam dane, aby potwierdzić, że ktoś jest rzecznikiem Boga, jest człowiekiem wysłanym przez Boga i mówi w imieniu Boga. W pierwszej Księdze Królewskiej w 17 rozdziale mamy proroka Eliasza, który spotyka wdowę, a jej syn umiera.
Wdowa myśli, że jest pod jakimś oskarżeniem Bożym, że jest przeklęta. Przez Eliasza Pan wskrzesza młodego chłopca z powrotem do życia. Odpowiedź wdowy w wersecie 24 jest bardzo pouczająca. I rzekła niewiasta do Eliasza: teraz wiem, że jesteś mężem Bożym i że słowo Pana w ustach Twoich jest prawdą. Były czasy, trzy z nich w Piśmie Świętym, kiedy Bóg dał ludziom specjalną moc czynienia cudów. Po pierwsze, czas Mojżesza i Jozuego. 1400 lat przed Chrystusem był to okres około 65 lat. Następnie przechodzimy do czasów Eliasza i Elizeusza. Jest to około 800 lat przed Chrystusem i znowu ma podobny okres, około 65 lat. Wtedy Bóg dawał ludziom moc czynienia cudów. Następny taki okres przyszedł w czasach Jezusa i apostołów. To rozpoczyna się z początkiem służby Jezusa i trwa do śmierci apostoła Jana. To około 65-70 lat. W tych trzech epokach, w każdym przypadku, Bóg potwierdzał swoich posłańców cudami. Cel cudów w służbie Chrystusa i w służbie apostołów pasuje dokładnie do wzorców, które widzimy w Starym Testamencie. Więc kiedy Bóg dawał niezwykłe znaki i cuda ludziom takim jak Mojżesz, Eliasz, Elizeusz, uczynił to samo czynił Pan Jezus Chrystus. Syn Boży, przychodzący osobiście w ludzkim ciele, czynił cuda jako swoją codzienną pracę, aby pokazywać, że jest Synem Bożym, posłańcem od Ojca, prawdziwym i ostatecznym prorokiem. Dlatego też musimy zwracać uwagę na to, co mówił Jezus, ponieważ widzieliśmy Jego cuda, tak jak ludzie w Starym Testamencie widzieli cuda proroków. Ponieważ Bóg potwierdził przez znaki, cuda i dary Ducha Świętego słowa tych, którzy Go słuchali. Apostołowie. Apostoł pochodzi od greckiego słowa apostolos, które oznacza posłany. I to nie było jakieś wyjątkowe słowo dla posłanych przez Jezusa. Jeśli cesarz kiedykolwiek wysyłał kogoś z wiadomością od cesarza, był on nazwany apostołem cesarza. A wiadomość, którą niósł, była tak autorytatywna, jak gdyby cesarz mówił sam. Więc jeśli miałby pan odrzucić przesłanie apostoła cesarza, to byłoby to traktowane jak odrzucenie samego cesarza. Albo jeśli zaatakowałby ktoś apostoła, to tak jakby ktoś atakował samego cesarza. W liście apostoła Pawła do kościoła w Efezie używa on metafory duchowej świątyni do opisania kościoła. I mówi w rozdziale 2, wersecie 20, że jest zbudowany na fundamencie apostołów i proroków. A sam Chrystus Jezus jest kamieniem węgielnym. Tak więc Bóg zakłada kościół na osobie i dziele Chrystusa. Powołał ludzi zwanych jako apostołowie i proroków, aby byli budowniczymi i fundamentem. Jako jego apostołowie są fundamentem Kościoła. To, co mówi Chrystus, oni powtarzają w swojej służbie. To jest prawda. Kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym Kościoła. Jezus wybrał apostołów, aby dalej objawić tajemnice Kościoła. W liście do Efezjan widzimy wyraźnie, że Kościół zbudowany jest na fundamencie proroków i apostołów. List do Efezjan, rozdział 2, wers 20. Apostołowie i prorocy z Chrystusem jako głównym kamieniem węgielnym.
Nie ma sensu myśleć, że fundamenty budynku sięgają aż po dach. Fundament to fundament. To jest historyczne twierdzenie, że Urząd Apostolski był ograniczony tylko do początkowego okresu istnienia Kościoła. Kiedy widzi Pan wczesne dyskusje na temat kanonu Biblii i które księgi są kanoniczne, jeden z testów kanoniczności to było to, czy ma pochodzenie apostolskie, albo czy ma pieczęć zatwierdzenia przez apostołów. Proszę powiedzieć, dlaczego tak jest? Dlaczego tak jest, że apostołowie mieli pewne obietnice im dane przez Pana Jezusa i te obietnice odnosiły się właśnie do służby Ducha Świętego w ich mówieniu i pisaniu? A więc powód, dla którego możemy powiedzieć z pewnością, że kanon Biblii jest zamknięty, to jest to, że nie mamy już więcej apostołów, którzy mogliby coś dodać. Aby być prawdziwym pełnomocnikiem Jezusa, aby być prawdziwym apostołem, potrzebne są cztery rzeczy. Człowiek musi być osobiście wybrany przez Chrystusa, musi być nauczany przez Chrystusa, musi być świadkiem zmartwychwstałego Chrystusa i musi go widzieć zmartwychwstałym. Czwarta kwalifikacja jest szczególnie interesująca. Czytamy o tym choćby w Mateusza 10, kiedy Jezus mówi: daję wam moc, abyście reprezentowali mnie. Moc do czynienia cudów, aby potwierdzić, że to, co mówicie, mówię ja. Dary nadprzyrodzone. Cudowne dary zostały dane apostołom podczas tych wczesnych lat Kościoła, ponieważ głosili, mówili o Jezusie pierwszy raz w różnych regionach świata. To miało ogromne znaczenie, kiedy mówili o życiu, śmierci, zmartwychwstaniu Jezusa. Kiedy Paweł broni swojego apostolstwa w drugim liście do Koryntian, rozdziale 12, odnosi się do tych darów jako znaków apostolstwa. Te cudowne zdolności, które mieli tylko apostołowie, kiedy mogli położyć na kogoś ręce i dać komuś też inne dary, dar Ducha Świętego, kiedy te cudowne dary manifestowały się, dzieje się to zawsze w obecności apostoła. Wiemy, że dzisiaj nie ma już apostołów. Widzimy, że nikt nie spełnia tych warunków, o których mówi Pismo. Więc nie jesteśmy zdziwieni, że te wszystkie cudowne dary, które mieli apostołowie, także zanikły. Dary, które uwierzytelniały apostołów, które były darami znaków, szczególnymi znakami, jak uzdrawianie, cuda, i dary, które były związane z prorokami, jak dar objawienia, które obejmowały języki, to dary, o których cesacjoniści są pewni, że one ustały po wieku apostolskim. Wraz ze śmiercią apostoła Jana około 100 roku. Te dary zniknęły ze sceny świata. Są też ludzie, którzy nazywają się kontynuacjonalistami. Oni wierzą, że nadal nadzwyczajne dary są obecne, proroctwa, języki, uzdrawianie. I dlatego powinno to być cały czas kontynuowane i używane przez chrześcijan dzisiaj. Kontynuacjonaliści, a wśród nich zielonoświątkowcy, charyzmatycy, wierzą, że Nowy Testament zachęca do uczestniczenia w cudownych darach. Znajdują tę ideę w 12 i 14 rozdziale pierwszego listu Pawła do Koryntian, gdzie Paweł omawia dary duchowe, języków i proroctwa, a nawet oskarża Kościół Koryntian, że nie pragną gorąco tych darów, a powinni. Tak, powinniśmy szukać darów na pewno. Chcemy, aby Duch Święty obdarzał nas różnymi darami, abyśmy mogli troszczyć się nawzajem o siebie w ciele Chrystusa. Ale w erze Kościoła Koryntian fundament był wciąż kładziony. Oni potrzebowali takich darów i znaków. Nie jesteśmy już w tej erze. Popatrz na chronologię pisania listów. W drugiej połowie Nowego Testamentu, po pierwszym liście Pawła do Koryntian, Paweł już nigdzie nie wspomina o cudach dokonywanych przez jakiegokolwiek apostoła. Paweł pisze kolejnych 9 listów do różnych kościołów. Po pierwszym liście do Koryntian. Proszę spojrzeć na listy pasterskie napisane do bieżącego życia Kościoła. Jak powinni żyć? 1 Tymoteusza, 2 Tymoteusza, list do Tytusa, poucza pastorów, jak prowadzić życie w Kościele. I nie ma żadnej wzmianki o cudownych darach. Widać wyraźnie zmniejszenie się cudowności w miarę jak kanon Pisma zbliża się do końca. Dobry przykład mamy w Dziejach Apostolskich. Paweł wysyła kawałki materiału do ludzi, aby byli uzdrawieni. Ale to nie działo się przez całe życie Pawła. W pewnym momencie przestaje się to dziać. Ponieważ kiedy dowiedział się, że Tymoteusz miał dolegliwości żołądkowe, pisze do niego: weź wino i wodę. Nie wysyłał mu chusteczki. Nie ma oczekiwania, żeby jakiś uzdrowiciel przyszedł i uzdrowił Tymoteusza. Paweł i Filipianie
kiedy był tak ogarnięty przez smutek z powodu choroby. Z pewnością, jeśli apostoł Paweł nadal miałby dar czynienia cudów uzdrawiania, mógłby coś z tym zrobić. Ale widzimy, że nawet w przypadku Pawła ten dar wygasł. Następnie widzą Państwo pokolenie, które staje się kościołem, takim jak nasz, gdzie nie ma już apostołów. Ale patrząc wstecz na tamten czas, autor listu do Hebrajczyków pisze, że tuż przed zniszczeniem świątyni, mówi, Pan opowiedział tę Ewangelię, zostało nam to potwierdzone przez tych, którzy to słyszeli, to znaczy apostołów. I apostołom pozwolono pracować i czynić znaki cuda, aby potwierdzić to, co mówili. I tak nawet autor listu do Hebrajczyków pisze, pod auspicjami apostołów mówi, ja nie czynię cudów teraz. Autor listu do Hebrajczyków spogląda wstecz i mówi, że te rzeczy były fundamentem, teraz nie są już normą. Cuda, znaki, specjalne znaki i bezpośredni głos Boga występują tylko w trzech znaczących epokach, które następnie zostały spisane i zapisane w natchnionym Słowie Bożym. Bóg przemówił bezpośrednio do Mojżesza, potem Mojżesz spisał te rzeczy. To samo było z prorokami. Bóg uczynił wiele cudownych rzeczy, a potem zostały one spisane i stały się natchnionym pismem. To samo z Jezusem i apostołami. Wiele cudów potwierdzających, że Jezus był Synem Boga. A potem objawienie to zostało spisane podczas okresu przejściowego i znamy to dziś jako Nowy Testament. Ale pomiędzy tymi kluczowymi epokami, kiedy patrzymy na historię odkupienia, są długie okresy, w których Bóg nie czynił tak wielkich cudów, nie przemawiał bezpośrednio do ludzi, nie było to ich normalne doświadczenie, ale oczekiwał, że zaufają temu, co zostało spisane. Oczekiwał, że zaufają wystarczalności Pisma. Jesteśmy teraz w jednym z tych okresów, w którym powinniśmy ufać potwierdzonemu Słowu Boga, które Bóg dał nam, szukając błogosławionej nadziei i czekając na to, kiedy Chrystus ponownie przyjdzie. A nie powinniśmy oczekiwać cudów, przemawiania do nas i nadzwyczajnych znaków. Jezus zganił nawet tych ludzi w swoich czasach, którzy szukali znaków i cudów, aby potwierdzić wiarę w Chrystusa. Czytamy o tym w Ewangelii Mateusza, 16 rozdziale, 4 wersecie. Złe i cudzołożne pokolenie żąda znaku. Później apostoł Piotr opisał chwałę osobistego zobaczenia Jezusa podczas jego przemienienia. Piotr był naocznym świadkiem chwały Chrystusa, ale mówi w drugim liście, że prorocze słowo jest o wiele ważniejsze niż nawet jego osobiste doświadczenie. Piotr był świadkiem tego, co Jezus mówił i czynił, ale wskazuje na Pismo jako ważniejszy fundament. Biblia nie naucza nas, abyśmy szukali znaków i cudów. Zamiast tego mamy przestać szukać tych rzeczy i zaufać gotowemu Słowu Boga.